We wtorek 7 października miało miejsce uroczyste otwarcie posterunku Policji Wistebnej. W wydarzeniu tym uczestniczyli przedstawiciele polskiej policji wielu szczebli, przedstawiciele rządu, władz wojewódzkich, powiatowych oraz samorządowych, a także przedstawiciele innych służb mundurowych, nadleśnictwa, duchowieństwo oraz mieszkańcy Istebnej. Panie, panowie, sterowie? Panie generale. O posterunek Policji Wistebnej od lat zabiegali mieszkańcy. Mieszkańcy mają bliżej do nas. Ułatwiony kontakt mamy, tak? Z tym pierwszego kontakt jest najważniejszy u obywatela, gdy potrzebuje tej pomocy nagłej, pilnej, a i również nie tylko pilnej, jakiejś rady, niekoniecznie związanej z przestępczością, ale również z problemami życiowymi. Od tego jest dzielnicowy, od tego będziemy my tutaj. Są odpowiednie pomieszczenia, gdzie tego obywatela można przyjąć, że poczuje się tak komfortowo, tak, nie będzie to gdzieś na ulicy, będzie się mógł zwierzyć z jakichś tam problemów, a my będziemy wychodzić do niego przodem, aby pomóc. I to myślę jest najważniejsze tutaj, to poczucie bezpieczeństwa, jak i również samo bezpieczeństwo, no bo nie ukrywajmy, powstanie posterunku spowoduje to, że te odległości się zmniejszą, tak, czy co za tym idzie czas reakcji na czy to przestępstwo, czy jakąś sytuację, gdzie wymaga naszej pilnej reakcji, będzie krótszy. My jako posterunek Policji Wistebnej pozostajemy komórką organizacyjną Komisariatu Policji w Wiśle. Służby tutaj były pełnione zawsze, aczkolwiek miały do obsłużenia całą Wisłę i gminę Istebną. W związku z tym no, jest to duży obszar. Budynek został wybudowany od zera 2 lata temu. Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę na przekazanie w formie darowizny nieruchomości niezabudowanej. Teren przekazano, a prace rozpoczęły się w zeszłym roku. Posterunki budujemy praktycznie na jednym projekcie. Dzięki temu też oczywiście wydajemy racjonalne środki, bo tylko kwestia dopasować projekt do działki i dzięki temu jest to mniejszy koszt, więc jest taki standard mniej więcej utrzymany. Natomiast tak, budowa od podstaw, też wychodzimy z założenia, że jest to możliwe, staramy się budować nowe obiekty, bo myślę, że nowe obiekty będą służyły przez wiele lat. Koszt całej inwestycji wraz z wyposażeniem to blisko 2 miliony złotych. Jest 3 dzielnicowych, bo to jest dzielnicowy Istebnej, dzielnicowy Jaworzynki, dzielnicowy Koniakowa, plus 4 policjantów, funkcjonariuszy zespołu patrolowego i ja jako kierownik tego posterunku, czyli łącznie 8 osób. Pracować będziemy w systemie, na pewno zapewniamy pierwszą i drugą zmianę, natomiast nocki, tak jak już wspominałem, będziemy się wspomagać wzajemnie z Komisariatem Policji w Wiśle i żeby ta służba też tutaj była pełniona w godzinach nocnych. Mieszkańcy gminy Istebna mogą czuć się bezpiecznie, wreszcie doczekali się swojego posterunku policji. To wyjątkowy posterunek, bo i wyjątkowy adres. Istebna 1919, czyli rok powstania policji. Marta Szymik-Telesz dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl.